Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy dowiedziałem się, że we wsi Pomieczyno, oddalonej od Kartuz o 10 km, mieszkała Monika Schwertfeger, sprawiedliwa wśród narodów świata. Mieszkańcy nie mieli pojęcia o tym, że Monika Schwertfeger ukrywała żydowską dziewczynę. Uciekinierkę z Marszu Śmierci. Mianem tym określa się dziś ewakuację obozu koncentracyjnego Stutthof. Kolumny marszowe przechodziły przez wieś Pomieczyno na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Co więcej, mieszkańcy powiedzieli, że akurat tu, we wsi Pomieczyno, to, co zrobiła Monika Schwertfeger, nie jest niczym nadzwyczajnym. Okazało się bowiem, że wielu mieszkańców ratowało zbiegów z Marszu Śmierci. Poczułem wtedy, że natrafiłem na niesamowitą historię, która, nie wiedzieć czemu, nigdy głośno nie została opowiedziana światu. Cofnijmy się do stycznia 1945 roku. Sytuacja na froncie z dnia na dzień stawała się dla Niemców coraz trudniejsza. Armia radziecka parła na zachód i jej wojska zbliżały się do Elbląga. Drogi były zawalone cywilnymi uciekinierami z Prus Wschodnich i wycofującymi się oddziałami Wehrmachtu. Jak to się zaczęło? Gauleiter Fester, sprawujący władzę administracyjną na Pomorzu, na własną rękę wydał rozkaz ewakuacji obozu Stutthof i w czwartek 25 stycznia 1945 roku pierwsze grupy skazańców wyprowadzono na plac apelowy, by wyprawić je w drogę. Więźniowie otrzymali przydział żywnościowy składający się z 0,5 kg chleba, 125 gramów margaryny i kostki sera topionego. Wolno im było zabrać ze sobą łyżkę, miskę metalową i koc, który mogli się okryć. Nie wiedzieli, dokąd mają wyjść. Wiedzieli, że na ewakuację. Więźniowie wychodzili w pasiakach i w ubraniach cywilnych, specjalnie znakowanych czerwoną farbą. Był to krzyż na plecach i na nogawkach w przypadku mężczyzn. Na nogach mieli chodaki drewniane, nogi owinięte szmatami i papierem. Niektórzy byli w lepszej sytuacji, bo mieli buty, normalne buty po zmarłych. Większość więźniów zjadła swoje przydziały od razu. Liczyli, że na kolejnych postojach otrzymają dodatkowe racje. Hitlerowcy nie zamierzali ich jednak karmić. To był marsz na zatracenie i wyniszczenie. Więźniowie początkowo nie zdawali sobie z tego sprawy. Liczyli, że ich praca będzie potrzebna okupantom. Warunki, jakie zgotowali im Niemcy, szybko pozbawiły ich złudzeń. Musimy pamiętać, że wyprowadzono z obozu więźniów, mężczyzn i kobiet, znajdujący się w różnej kondycji fizycznej. Często to byli więźniowie już schorowani, nawet mający zaczątek choroby tyfusu plamistego, wycieńczeni długotrwałym głodem. Poza tym marsz odbywał się w temperaturach minus 20 stopni. To było ogromnie ciężkie przeżycie dla więźniów. Brnęli oni w śniegu bocznymi drogami, bo pierwszeństwo w drogach już przetartych mieli żołnierze Wehrmachtu i niemiecka ludność uciekająca z Prus Wschodnich. Dlatego trzeba było mieć niezłą kondycję fizyczną, żeby móc pokonać poszczególne odcinki tej drogi. Poza tym noclegi odbywały się w oborach, stodołach, kościołach, zabudowaniach gospodarczych i rzeczywiście więźniowie walczyli między sobą o lepsze miejsce do spania, bo spanie na zewnątrz przy drzwiach
groziło po prostu zamarznięcie. Musimy o tym pamiętać i rzeczywiście wielu więźniów zamarzło w czasie nocy. Więźniowie, brnąc przez zaśnieżone Żuławy, tereny zamieszkałe w większości przez Niemców, spotykali się z obojętnością, a nawet niechęcią. Nie mogli liczyć na pomoc. Sytuacja zmieniła się po wkroczeniu na Kaszuby. Wiele kaszubskich rodzin miało swoich bliskich w więzieniach i obozach. Kaszubi naturalnie wczuwali się więc w ich sytuację. 31 stycznia 1945 roku więźniowie Stutthofu minęli Przodkowo i pod wieczór dotarli do Pomieczyna. O tym, jak wyglądało spotkanie mieszkańców wsi z więźniami, mówią naoczni świadkowie tamtych wydarzeń. A ona z góry, nie? Jak myśmy tam mieszkali u góry, to z drzwi było widać na szosę, nie? Bo drzew tam nie było. Ja patrzyłam z okna, z domu, bo cały fragment 800 metrów widoczny szosy, jak szli od Przodkowa do nas, a później już tam było za górę zachodziło, za nas, to już nie widziałam, nie? Ale szły codziennie jakieś dwie kolumny szły. Śnieg padał, zawieja. Przecież jak oni szli, to te koce tak nadwijały. We wszystkie, to był taki, to nie była taka zima jak teraz, to był śnieg duży. I tak trzeba było iść gęsiego, tak. Bo jak zeszedł na dół, to wpadł ten śnieg, a tak, to już było takie twarde. Ale oni tam już tą szacą i tam jakoś szli. I to szła jedna kolumna za drugą dziennie, tak dwie, nieraz trzy kolumny szły. To jedni mieli na głowie te koce, jedni na ramionach. Różni, bo oni tylko w tych pasiakach byli i te koce dostali. I w butów to, nie wiem, to przeważnie mieli drewniane, takie jak to się mówi, korki. Oni wyglądali okropno w tych ubraniach więźniarskich. Nogi mieli owinięte szmatami, niektórzy byli w butach. Szły kolumny, kobiety szły kolumny, mężczyzn. Oni byli pojedynczo szli, nie razu kobiety, mężczyźni. Oni szli co jakiś czas, nie? Wachmani z psami, mieli psy. Ci ludzie ściągnęli sanki, na tych psów jedzenie było, a oni byli głodni. Na tych sankach było jedzenie dla psów. Jakby to ruszyli, to byli rozstrzelani. Tam się nie patyczkowali. Przede wszystkim trzeba mówić, że oni byli wszyscy głodni. Oni popadli już po dniach na pewno i nie jedli. Ci Niemcy, co ich prowadzili, do kościoła wprowadzili, i szli do sołtysa na jedzenie. Wieść rozeszła się błyskawicznie. Mieszkańcy Pomieczyna zaczęli organizować pomoc. Najważniejsze było przygotowanie jedzenia. Matka to wiedziała, bo to było blisko. Ona miała ugotowany gorącą wodę akurat. Wiadro nalała, kawę, mleko i chleba nakryła. Miała kocioł kartofli, pulek takie w mundurach. To wysypała do kosza, kawę w wiadrach i wyniosła to po 60 metrów na skrzyżowanie, jak oni szli. Oni się najedli. Kartofle ciepłe brali do kieszeni, chleba się najedli. Niektórzy wachmani pozwolili, niektórzy nie. No jak to wyglądało? Przyszedł transport, ludzie wygłodniali. My już byliśmy przygotowani, matka nagotowała. Ja z tatą zanosiłam 20-litrową kanę i ci ludzie pchali się i jeden bez drugiego. Ten wziął, ten kapo wziął chochlę i pół gław, a ja mu złapałam za tą kochlę i powiedziałam, ale po niemiecku. Die sind hunger, darum kommen sie hier zu. Że oni tak się pchają, bo są głodni.
Ja mu tą kochlę wyrwałam. Ugotowaliśmy grochu, brukwy, wszystkiego i gorącej zupy, to im tam zanieśli, to oni zabić mogli się. Tak oni się rzucali, nie? A oni, Niemcy jeszcze do nich strzelali na strach. A psy tak były wyuczone, wyszkolone, że one by człowieka rozerwały. Ale ja z tych psów bardziej bałam jak tych SS-manów. Jakie one były wściekłe, takie wyglądały, takie. Gdyby oni tylko skinęli, one by człowieka rozszarpały chyba. I wtedy ja tak idę, patrzę tam, pod ten kościół tam wychodzą. Ja daję tą moją kankę, bo miałam znowu. Oni mieli jakieś blaszaki czy jakieś, tylko tam ludzie im tam dwali w te garki coś. Bo rano oni wyszli z kościoła i byli głodni jak wilki. I ja tam poszłam tak za... Ja tam poszłam tak naprzeciw tego, tej dzwonnicy. I tam ja to tak wzięłam, podałam. Ja dziękuję, jak oni to... Bo tam byli mężczyźni i kobiety w tym kościele. Ale więcej chyba mężczyzn, bo ja widziałam tam... Tym, co ja to dałam, to była kobieta, jedna, dwie. Nie wiem, że tam były więcej chłopów, tam było, ja im to podałam. Ja myślałam, że oni sobie to wleją tam przez... Jak oni widzieli to jedzenie, jak oni zaczęli to szarpać, tak szarpali długo, aż wszystko grochówkę wylali. Tak, i wtedy oni zaczęli zbierać ze ziemi to. Jest, to musi być człowiek głodny, ale te tak byli głodne. I oni to zbierali tak pod tym śniegiem, tak. Takie te od grochu, te upili, wszystko oni zebrali. Co mogliśmy, to pomagali. Ale to tak też było takie ryzyko, jeszcze. Władze niemieckie wówczas jeszcze rządziły i tak dalej, trzeba było się... Podczas marszu hitlerowcy stosowali wobec więźniów terror. Za cenę śmierci próbowali utrzymać nad nimi kontrolę. Wielu mieszkańców Pomieczyna spotkało się z takim bestialstwem po raz pierwszy. Szczególnie dotkliwie odczuwały to dzieci. Dziś wspominają to jako dorośli z perspektywy 75 lat. Tamte krwawe wydarzenia wciąż, jak żywe, mają przed oczami. Nie może kobieta z tyłu zostaje, nie może. On tylko broń i padł i strzelił jej i ona skuleła się. Ma do drogi, zostawili i poszli. Tylko patrzy z tej strony jeden zabity leżał. Tam był podobnie z trzech, ale ja widziałam tylko dwóch. Więzień siedł koło swojego domu, odejścia, on siedł. No, a ci rodzice i siostry, oni we furtce tak stali, bo kto miał taką odwagę, to wyszedł i patrzał, jak oni idą. A on skoczył w tą furtkę, a ten Niemiec był blisko i go zabił. Mój brat, szły Żydówki, a on wziął chleba, sobie powkładał wszędzie, kieszenie tego. Szedł i tak rzucał, co by nikt nie widział. No ale niestety, jakiś Niemiec zauważył i tak długo bił ją, aż ją zabił na ulicy. Przed krzyżem jeszcze dwie osoby rozstrzelane i dalej poszłam. Z jednej strony jedna, z drugiej dwie. To ja do Wilanowa, do Wilanowskiej drogi, tam do szkoły, przed szkołą. Tam ja dziewięciu osób było zabitych, leżało. Oj, to... Niektórzy tak za głowę trzymali, pełno mózgu w rękawicy tu leżało. Śmierć mogła spotkać każdego. Nie tylko więźniów, ale i tych, którzy im pomagali. Kaszubi wiedzieli, że podejmują walkę o najwyższą stawkę. Na jednej szali leżało życie często anonimowych niewolników, a na drugiej własne i najbliższych. Mimo to nie wahali się.
Gdy w Pomieczynie i okolicach słychać było strzały, kilkunastoletnia Sława Mering przypatrywała się przechodzącym kolumnom. Zauważyła, że na końcu jednej z grup odstaje dwóch więźniów. Chcąc zwrócić na siebie uwagę, zaczęła rzucać w nich śnieżkami. Z pozoru wyglądało to na zabawę. Więźniowie oglądali się za siebie i zwalniali. Gdy zostali kilkanaście metrów za innymi, korzystając z nieuwagi wartownika, odskoczyli w zarośla. Dziewczyna przyprowadziła ich do domu. Zapamiętał to młodszy brat Sławy, wówczas 8-letni Czesław, który tak wspomina to po latach. Oni przybiegli z tego Pomycina, z tego kościoła tu do nas. Ja ich nikt nie musiał widzieć, bo jakby widział, to oni by nas byli wszystkich po. Ja i wtedy, jak oni tu zbiegli do nas, to oni się schowali. Ja, a oni dwaj wlezli na tą szopę, bo pan wie, jak na wiosnę. Słoma jeszcze była, nie? To oni w tej słomie byli. Ja, i oni, jak oni tego, to oni to mały ludzka, ja mówię, to ta piersia, to w tej oni wyglądali. Otworzyli sobie tak trochę, nieco, co by ich nie widział, nie? Ja, i w tym oni tu byli, na tej szopie. I wtedy, jak to oni poszli, ten Stutow poszedł, nie? Wtedy oni ich wypuścili. Oni gdzieś poszli gdzieś indziej. Ja pani powiem, jak ja wyprowadziłam człowieka. Była... chorzy byli, rozumie pani? Tak. Leżeli naprzeciwko kościoła u konkolów. Leżeli chorzy. Ja poszłam zanieść jedzenie tam do tego, bo ja znam bardzo dobrze niemiecki. Weszłam normalnie, mnie wpuścili. Ludzie leżeli wprost na podłodze. To byli ci, którzy nie mieli już sił iść dalej. Gdy 17-letnia wówczas Urszula podała jednemu z nich miskę z zupą, poprosił, by się nad nim pochyliła. No i on do mnie mówi tak, nie dałoby się coś zrobić, bo ja taka byłam, że ja się tam nie bałam Niemców, nie? A ja mówię tak, jutro. Więc na drugi dzień idę z tą kaszą. On rozdał, ja mu dałam tą kanę, jego wzięłam pod pachę i między Niemcami idziemy i mówimy po niemiecku. I zaprowadziłam go do mojej ciotki. I ona zaprowadziła go jakieś 3 kilometry za Pomieczyną. W nocy mróz wzmagał się coraz bardziej. W kościele wciąż przebywało ponad 1000 osób. Wierzyli, że tylko modlitwa może im pomóc. Jeden z więźniów, który umiał grać na organach, wszedł na chór i zagrał Pod Twoją obronę. Pozostali podchwycili słowa, niektórzy płakali. Gorąco modlili się o uratowanie. Oni nawet na tych ławkach, to oni mieli wyryte tam te swoje nazwiska, niektórzy. O. To ja już pamiętam, że oni te jak mi do kościoła szli, że te na tych ławkach. Wachmani też marzli. Dowódca wyznaczył wartowników spośród cywilnych Niemców, a SS-mani postanowili odpocząć. Na poczęstunek zaprosił ich Franciszek Pipka. Oprócz jedzenia na stole pojawił się alkohol. Po całym dniu marszu w tęgim mrozie SS-mani nie dali się długo prosić. A wtedy jak ten... Ci wyżsi przyszli do niego i tam jedli i pili. A on wtedy poszedł do kościoła, nie no tam do, nie wiem jak to było, ludzie mówili. I za ołtarzem tam były takie małe są drzwi. One były zakluczone, a on szedł odkluczyć i ci więźniów, oni nie wiedzieli, to oni tątkiem uciekali. Tam całą noc uciekali. Jak twierdzą świadkowie, wezwani do pomocy w pilnowaniu więźniów cywile nie przeszkadzali w ucieczkach. Co więcej, pomagali. Kierowali do poszczególnych domostw i zabudowań. Również na tyły domu Franciszka Pipki, gdzie trwało przyjęcie. U nas w jednym pokoju byli Niemcy, a w drugim pokoju byli uciekinierzy. Następnego dnia rano, zanim kolumny ruszyły w dalszą drogę, Kaszubi znów przynieśli żywność. Skacowani SS-mani nie panowali nad sytuacją. Wykorzystywali to mieszkańcy Pomieczyna, by ratować kolejnych więźniów. I wtedy my tak stoimy, a wtedy my tam z moją koleżanką, my tam
patrzymy, ona tam tak mi spatrzała. Tam od nich chyba był też ktoś, ja już nie pamiętam tego. I wtedy my tak stoimy, patrzymy i tak jeden pan przychodzi, to był z tych uciekli, on tam był. Ale teraz dalej jakby się dostał, więc on się szybko wziął kot, przykrył się, żeby tego jego pasiaka nie było widać. I my tak stoimy i on tak w środek w nas weszedł i tak nas uchwycił i mówi, wyprowadźcie mnie tu trochę, tam tak dalej. My się tak obejrzeli, nikogo nie ma. Byli tam, ale tak na nas tam nie zwracali uwagi. I my idziemy z nim tam na Krasną Górę i wtedy on mówi, teraz już możecie iść, teraz ja już sam. Teraz ja już wyjdę sam. Wiele rodzin w Pomieczynie przechowuje w swojej pamięci fakt uratowania zbiegów z Marszu Śmierci. Przytaczają imiona, nie zawsze pamiętają nazwiska. Ja pamiętam, że ta dziewczyna była Lodzia, a ta była z Łodzi. I dwóch było tam jeszcze takich chłopaków. Oni się ukrywali, jeszcze tu był taki Paweł Miński na Barwiku i tam się tego... A później jak Rosjanie wkroczyli, to oni nawet i do nas też przyszli. Ma jednego szczytowego jego mile w opiece. Teściowa Waleski Konkol sama uratowała kilku więźniów. A ona była mała, ale lubiła się tak grubo ubierać i nosiła taką ogromną, długą chustę. I pod tą chustą wyprowadza dwóch szczytowych. Wyprowadziła ich na wolność. A czy to specjalnie tego wyprowadziła, co do nas przyszedł, tego ja nie wiem. Chłopiec to był. Tak wychodziały biedziutci w mądrze szczytofłewym i wieczór późno przeszedł do nas i prosił, żeby mógł do porynku wystać. No i matka się zmiłowa nad nim. Iśmy ubrani ciepły mamy zrobione i jedzenie był bardzo chory, nic jest nie chce. Ojciec mu zrobił przez następny dzień w stodole posłani między drungama. I ta kobieta była też tak wyprowadzona przez moją teściową. To była Emilia Konkol. Moja matka uratowała księdza Grycie, który pochodzi z Gowydina, z koleżanką, Królik. Ona była położną Królikowa. Oni się bardzo dobrze przyjaźnili z moją matką. Oni się umówiły i tych wachmanów wzięli do siebie. No i to ona wiedziała, że w tej kolumnie jest ksiądz Grycia, jak już się dowiedziała. No i go wyciągnęli. Oprócz księdza Gruci z Przodkowa, to się uratowali w Pomieczynie Dąbrowskiego Jana. On szedł w innej kolumnie chyba. No i tam jego żona mieszkała w Załężu. No i wiedziała, że on w tej kolumnie idzie. No ona tam jakoś, w jakiś sposób go wyciągnęła z kościoła, z tej kolumny, z kościoła. A w jaki sposób dokładnie, to ja nie wiem. Z tymi wachmanami to załatwili. Chyba aż nie słyszałam o tych odrzebiecach, coś im dali, ale ich tam zaprosili na kawę. To się może mieli wódkę i dawali wypić, nie? Wtedy z transportu udało się wymknąć także Lucy Schimmel, Żydówce z Wilna. Była w fatalnym stanie, ale pragnienie życia dodawało jej sił. Szła przed siebie, byle dalej od hitlerowców. W jednym z domów poprosiła o pomoc. Nakarmiono ją i podano adres krewnej, która mieszkała na uboczu. Kilka godzin później Lucia trafiła do obejścia Moniki Schwertfeger. Lucia Schimmel przeszła getto w Wilnie, a następnie obozy koncentracyjne w Rydze i Sztutowie. Gdy w lutym 1945 roku znalazła się we wsi Pomieczyno, miała 24 lata. Była skrajnie wycieńczona, ale miała też ogromną chęć i wolę przetrwania. Gdy znalazła się u progu domostwa Moniki Schwertfeger, ta otworzyła jej drzwi, od razu zaprosiła do środka, posadziła przy piecu i dała kubek gorącego mleka.
Ze wspomnień Lucy Schimmel wynika, że od razu pierwszego dnia Monika zabroniła jej wychodzić na podwórze za potrzebą. Postawiła kubeł w izbie. Lucia miała wtedy powiedzieć, że nie może załatwiać swoich potrzeb w pomieszczeniu, gdzie wiszą święte obrazy, a na ścianie wisiał obraz Matki Boskiej. Monika Schwertfeger jej powiedziała: teraz to ty będziesz święta. I zaproponowała wspólną modlitwę. Na co Lucia Schimmel powiedziała: ale ja jestem Żydówką. Monika miała odpowiedzieć: nie pytam cię, z jakiego brzucha wyszłaś. Przez kolejne tygodnie, z matczyną serdecznością, Monika Schwertfeger opiekowała się Lucią wbrew woli własnego męża Leona. Leczyła ją. Jednak nie mogła wezwać lekarza, nie miała lekarstw. Musiała własnymi ustami wysysać ropę z czyraków pokrywających ciało dziewczyny. Kolumny więźniów szły dalej, ale ci, którym udało się uciec, potrzebowali pomocy. Przy tęgim mrozie, bez pomocy miejscowych, nie mieli szans na przetrwanie. Po zmroku zaczęli zbliżać się do zabudowań. A ja nie wiem, czy my mieli zakluczone, może jeszcze nie, bo my zakluczali, jak mi spać szli. I oni weszli do kuchni, że oni się, potem ojciec mówi, że oni się tak nie bali i mówili, że uciekli. No i ojciec ich zaprowadził do tego, do stodoły tam, czy na siano, czy gdzieś. A rano tam też dostali jedzenia, ale oni dużo nie chcieli, bo oni byli tak zgłodniały. Jakby oni za dużo zjedli, to oni by byli chorsi. No i poszli dalej. Do domu Kwidzińskich także przychodzili zbiegowie. Pierwszej nocy otrzymali wsparcie, jedzenie, ubranie i poszli dalej. Następnego dnia wieczorem znowu pies czeka, nie? To ojciec wyszedł i jeden stoi koło okna. Jeden stoi. Gdy on się pyta ojca, nie? O, tutaj są Polacy, bo on przez okno słyszał, że my po polsku rozmawiali, nie? Ojciec mówi tak. On się pytał ojca, żeby mógł tu się u nas może przenocować, nie? Bo jest trochę zimno, albo coś do jedzenia. I ojciec go zabrał do pokoju i się przedstawił, nie? Że on się nazywał Władek Gerbarczyk, z Warszawy on pochodził. Później on tam mówi, żeby mógł tam się przespać. No ojciec mówi, ale ty w pokoju to jest niebezpieczne. To znajesz się, czy drugiego dnia to on sobie w stajni wyrobił pod żłobem. Sobie wyrobił, pod, jak owce są owce, nie? Do karmienia był taki żłób. Tam sobie wykopał i tam on pod tym sobie swoje nocy zrobił, pod tym żłobem. I tam on nocował. Ojciec go przebrał w to ubranie. To on miał ze sztytofu i to spalił. Powiedział, że uciekł z pomycina, z kościoła. No to spalił od razu wszystko tam. No i tam on nocował. To trzeciego dnia po tych wszystkich blank przeszedł do nas ten człowiek. I był u nas tak długo, my z nim somaczyli, chłery on był. Wymioty on miał, nie mógł nic jeść, bo on przecież wygłodzały był. A ubrania? On nie chce ich ludzi dać zniszczyć, bo on, to był jedno, jego dowód, co on był, nie? Na skórze, na szyi, on miał swoją markę, sztutofewą, numer sztutofewy. Ten on nosił przy sobie. A ubrania to mu mama dała, nie? Co nagle w tyłu brakła. Gdy hitlerowcy zorientowali się, że wielu więźniów uciekło, zorganizowali obławę. W Pomieczynie powiało grozą. Za ten sztutu wszedł, to wsiądzę szukle, była kontrola. I było zapowiedzone, u którego gospodarza znajdą, to cała rodzina będzie rozstrzelona. To na tym etapie ma już byli ta cała rodzina, nie? To już jak u nas dostaną, to już dalej rozstrzelają. Hitlerowcy chodzili od obejścia do obejścia. Z samego rana pojawili się na podwórku Kwidzińskich. Tam od poprzedniego wieczoru ukrywał się Władysław Garbarczyk z Warszawy.
SS-man podszedł do ojca Albina Kwidzińskiego. On mu przyłożył broń do głowy. Niech pan teraz powie, czy pan kogo przychowuje? W pokoju, w stodole, czy na górze, czy gdzieś, czy w piwnicy? A ojciec się zapiarł wszystkiego. Nic, ja nikogo nie wiem. Co ja... Ojciec mówi tak, to co ja wiem, ja nikogo nie mam. Ja nikogo nie przechowuję. Szantaż, groźba śmierci i broń przyłożona do skroni kaszubskiego gospodarza to nie były odosobnione wypadki. Nie wszyscy też mieli tyle szczęścia, co Władysław Garbarczyk. Urszula Wicka widziała śmierć Zbiega na własne oczy. To oni tak szukali i psy oni mieli. Oni mieli psy. Jakby coś więźniowie się na niego rzucili, to pies by ich posiadł. I tak długo oni szukali w tamtej stodole i go znaleźli, to go tam zabili. Ale tych gospodarz mówił, że on nie wiedział, że on tam był. On tam wlazł sam, że on niczym nie wiedział, i jeszcze go tam nie zabili. Tak to było. Wśród więźniów Stutthofu byli obywatele kilkunastu krajów podbitych przez III Rzeszę. Nie wszyscy mówili po polsku. Nie wszyscy byli katolikami. Dla mieszkańców Pomieczyna nie stanowiło to problemu. Nie było różnicy. Ratowali, kogo było można. On tak był u nas jak brat. Wieczór, mego wiennotale, bez siostry, ja starszy, Reżeńc znowu mówił, ale z początku nie wiedział, co to było. Nie wiedział, co to było modlitwa, nic nie wiedział. Ale później przeszedł i co znowu już się nauczył, to Ojcze Nasz i to Zdrowaś Maria. Znowu ten Reżeńc mówił. Jedną z takich osób była Lucia Schimmel, która od lutego do sierpnia 1945 roku przebywała w domu Moniki Schwertfeger. Kobiety zaprzyjaźniły się. I gdy Lucia wróciła całkowicie do zdrowia, ruszyła do Warszawy szukać swoich bliskich. Kilka miesięcy później wyjechała do Palestyny, gdzie wyszła za mąż i urodziła dzieci. Nie zapomniała o swojej wybawicielce i po latach przyjechała do Pomieczyna, aby ją odszukać. Niestety, Monika Schwertfeger nie żyła już od kilku lat. Lucia Schimmel wystąpiła do Instytutu Yad Vashem o przyznanie Kaszubce medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Monikę Schwertfeger do dziś wspominają mieszkańcy Pomieczyna. To i była miłość do ludzi, ona miała taką i ona miała na pewno do tej Żydówki taką miłość. Że ona ją tam nie opuściła, ja sobie myślę, nie wygoni jej, ją przytuli i weźmie. Dziewczyna była jednak przez ten Stutthof, to tam ja sobie tego nie wyobrażam, bo ja tam nie byłam, ale ja myślę, naprawdę te ludzie tam cierpieli. Ona jednak tą Żydówkę tam naprawdę obrała sobie jak córkę. Moim zdaniem jak córkę. Bo to trzeba mieć serce. Po prostu jak człowiek nie ma tego serca miłosierdzia, to tego nie zrobi. Musi być odwaga, skromność dla siebie i to się da. Stowarzyszenie Kolpinga, które od kilku lat działa przy parafii w Pomieczynie, postanowiło wydać książeczkę ze wspomnieniami z tamtych wydarzeń. Nosi tytuł Stutthof Jidze. Jedną z autorek tego wydawnictwa jest Daria Kaszubowska z Rębu koło Pomieczyna. Jaka myśl przyświecała autorom? Bardzo nam zależało właśnie na tym, żeby wyrwać z niepamięci historię tu naszych ludzi, naszych sąsiadów, którzy opowiadali to swoim rodzinom. Często nawet dzieci i wnukowie nie dociekali dokładnie, jak to wyglądało, no bo nie wszystkich interesuje, prawda? A szkoda byłoby, żeby to przepadło. Chcieliśmy to zostawić też dla potomnych i też dla nas tutaj, dla naszej społeczności. W bardzo wielu domach o wojnie mówiło się otwarcie, bez ukrywania nawet tych najtrudniejszych momentów, które się zdarzały przed wojną, w czasie wojny, kiedy ona wybuchła, wtedy, kiedy okupacja trwała i trwała bardzo długo
i była okrutna, ale również o tym, choć może o tym najmniej, co się działo na samym końcu wojny. Niektórzy opowiadali mi również, że z wojną, z jej okrucieństwem, jej dramatem zetknęli się zimą 1945 roku, wtedy kiedy nadszedł front. Właściwie jesienią 1944, kiedy zaczęli przybywać uciekinierzy z Prus Wschodnich i opowiadać, co się dzieje. I wtedy, kiedy nadszedł front w zachowaniach Niemców, którzy nie mieli litości, również dla tych, którzy chcieli zostać, nie chcieli uciekać, nie chcieli się ewakuować, a był taki rozkaz, jak i potem dla wojsk rosyjskich, które zachowały się bardzo różnie. Były postawy szlachetne, ale były też postawy zbrodnicze. I były też domy, w których o wojnie nie mówiło się nic. Absolutnie nic, zwłaszcza wtedy, kiedy uważano, na przykład w małej społeczności, że niektóre zachowania mogły być wstydliwe albo nie były takimi w czasie wojny, ale takimi stawały się po wojnie. To głównie oczywiście dotyczyło służby w Wehrmachcie czy faktu podpisania niemieckiej listy narodowościowej i tego, jak było to interpretowane przez najbliższych, czy był konflikt w rodzinie wobec tej sytuacji, jak było to komentowane w społeczności lokalnej, ale też jak do tego podchodziła władza. I ta najbliższa, gminna, która często miała zrozumienie dla tej sytuacji, bo często wywodziła się z tego samego środowiska, ale zwłaszcza ta władza dalsza, ta, która była już w powiecie, zwłaszcza w województwie, czy władza centralna, a do tego dochodził jeszcze obraz medialny, propagandowy, który się wtedy pojawiał. I też zależało to od tego, czy ludzie, którzy żyli w tej społeczności, zderzali się z innymi. No bo jeśli byli wszyscy i tacy sami, i tak jak przed wojną, w czasie wojny i po wojnie, ta społeczność niewiele się zmieniła, może za wyjątkiem tego, że Niemcy uciekli bądź zostali wysiedleni, to wszyscy wiedzieli, że jechaliśmy na tym samym wozie. Ale kiedy w tej społeczności pojawiały się osoby z zewnątrz, które często nie miały zrozumienia dla tej sytuacji, dla tego, co się działo w czasie wojny i interpretowały to wedle swoich doświadczeń, które wyniosły na przykład z terenów Generalnego Gubernatorstwa i słyszały o niemieckiej liście, o Volksdeutschach, Eingedeutschach, nie rozróżniając w ogóle tych sytuacji, no to oczywiście pojawiał się stygmat, pojawiał się stereotyp, pojawiały się uprzedzenia i wtedy ludzie w naturalny sposób zamykali się. Znałam tych ludzi, byli to moi sąsiedzi, byli znajomi, widziałam ich w kościele, widywałam ich w sklepie, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, co przeżyli w życiu, jak odcisnęła się na nich wojna, jakimi bohaterami byli, cichymi bohaterami, nawet nie widzą w sobie tego bohaterstwa. Nie mówi się o tym bohaterstwie, bo często my sami nie postrzegaliśmy tego w kategoriach bohaterstwa. Traktowaliśmy to jako rzecz oczywistą, jako normalną. Idą straszliwie doświadczeni ludzie w Marszu Śmierci. Ludzie, wśród których było wielu z naszych braci, tych, którzy są. Ludzie tutaj na Kaszubach, na Pomorzu wiedzieli, czym jest Sztutow. Więc ktokolwiek mógł, był w stanie, zdobył się na tyle odwagi, był na tyle empatyczny, to pomagał. I traktował to, można górnolotnie powiedzieć, jako chrześcijański obowiązek, jako patriotyczny obowiązek, po prostu jako ludzką postawę. Wtedy, kiedy się pomogło, zrobiło się to, co się należało i potem życie potoczyło się dalej. Ludzie sobie wspominali, ale uważali, tak było i zrobiliśmy to, co do nas należało. Nie jest to żadne bohaterstwo. Nie wiem, czy dzisiaj mielibyśmy tyle odwagi, żeby w ten sposób ryzykować. Może tak, ale bardzo mnie imponowało to, że właśnie czy mój dziadek, czy mój pradziadek, czy właśnie dziadkowie członków stowarzyszenia, że mieli odwagę wyjść i pomóc, że wysyłali też swoje dzieci, żeby zanosili chleb, trzymali więźniów w domu, to jest bohaterstwo. Dlaczego się o tym nie mówi w skali ogólnopolskiej? To jest w ogóle pytanie o to, na ile nasza historia kaszubska czy pomorska jest obecna w świadomości Pomorzan. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że edukacja, narracja szkolna jest bardzo jednorodna. Jest czasami nie tyle może złośliwie, ale prawdziwie mówimy, że jest bardzo warszawocentryczna czy centralno-polskocentryczna. Zamknięta właśnie na owe zniuansowania, na owe różnorodności. Poza tym ona nie wpisuje się w schematy, w proste schematy bohaterstwa.
Bo sytuacja na takim pograniczu jak u nas, w Gdańsku, na Kaszubach czy na całym Pomorzu, była bardzo ambiwalentna. Zachowania ludzi były bardzo różne. Niektórzy w tym samym czasie mogli się zachować bohaterstwo i nikczemnie. Jak rozsądzić, wymierzyć? A ludzie mają pragnienie czystych i jednoznacznych, prostych odpowiedzi. Kto jest bohaterem, kto nie jest bohaterem. A jak jest coś ambiwalentne, to w uproszczonych przekazach edukacyjnych, ale również w uproszczonych przekazach medialnych, w uproszczonych przekazach kulturze masowej, w uproszczonych przekazach w propagandzie, która przecież była i po wojnie, i jest dzisiaj. No z tych schematów się wyłamuje. A jak coś się wyłamuje i niuansuje, to bywa trudne w odbiorze. A ludzie często nie chcą trudnych rzeczy oglądać, słuchać, zastanawiać się. A może rzeczywiście to nie było tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Bardzo ważna jest kwestia edukacji. To znaczy tego, żeby w działaniach edukacyjnych, nie tylko tutaj na Pomorzu, ale w ogóle w działaniach edukacyjnych w Polsce, w systemie edukacji formalnej czy nieformalnej, pokazywać zróżnicowane doświadczenia okupacyjne Polaków. Bo wtedy w tej zróżnicowanej opowieści znajdzie się również miejsce na to specyficzne nasze doświadczenia. Jeśli to będzie monolityczna opowieść, narzucana pod jedno dyktando, na jeden wzór, to choćbyśmy nie wiadomo, co zrobili, nie wyjdziemy poza własne lokalne doświadczenia. Bo tak naprawdę to nasze doświadczenie takich wiosek, które były na szlaku Marszu Śmierci, w Polsce jest więcej. Jest więcej miejsc, w których normalni, zwykli ludzie, którzy nigdy siebie wcześniej nie podejrzewali bohaterstwo, zachowali się w sposób niezwykle szlachetny z narażeniem życia. I takie osoby trzeba pokazywać, bo to tak naprawdę powinno moim zdaniem budować dumę z tego, jak się potrafiliśmy zachować w czasie okupacji. Każdego roku w lutym, w rocznicę tamtych dramatycznych wydarzeń, na cmentarzu w Pomieczynie organizowane są uroczystości z udziałem członków parafii i przedstawicieli lokalnych władz. W ten sposób mieszkańcy wsi oddają hołd ofiarom Marszu Śmierci. Mieszkańcy Pomieczyna nie mieli pojęcia o tym, że Monika Schwertfeger uratowała żydowską dziewczynę. Dowiedzieli się o tym dopiero w 2018 roku z serii artykułów prasowych. Od Moniki Schwertfeger zaczęło się nasze odkrywanie tej wojennej historii. To ona nas sprowadziła tutaj, do Pomieczyna. Trudno oprzeć się wrażeniu, że również i dziś do nas mówi. Zobaczcie, zobaczcie, ilu ludzi tu w Pomieczynie i w okolicznych wsiach ratowało więźniów. To o nich zróbcie film, nie o mnie.